jedno tylko pytanie. Czy biedne państwo polskie stać na dalsze finansowanie bogatego kościoła? Dla nas, antyklerykałów, ważniejsze jest nakarmienie głodnych dzieci w szkołach niż pełna kasa księdza proboszcza. Co to za profesja? Spyta każdy. Naukowiec? Kierowca? Nauczyciel? A może lekarz? Nawet dziecko wie, że mogą to być tylko księża katoliccy. Rekordziści to nawet potrafią pracować na trzech posadach, biorąc pensję z parafii, etatu nauczyciela religii w szkole bądź przedszkolu oraz posady kapelana. Po prostu złote rączki. Co robią niektórzy politycy tak zwanej lewicy? Krzysztof Janik, na przykład, jako minister MSWiA. Zadajmy sobie pytanie, czym Kościół katolicki w Polsce zasłużył sobie na takie prerogatywy, jakimi go obdarzyło biedne państwo polskie? Czy stać nas na to, aby utrzymywać jego świątynie, domy zakonne, wystawny tryb życia kleru, bogate pałace panów biskupów i przeznaczać dalsze środki na budowę nowych świątyń, podczas gdy do kościoła nie chodzi już około 70% biernych, a miliony ludzi głoduje? Kościół katolicki w Polsce wpadł w euforię samouwielbienia. Tławi się w bogactwie kosztem biednego społeczeństwa. Z tytułu zawartego konkordatu na jednego księdza katolickiego państwo łoży rocznie ponad 200 tysięcy złotych. Ponadto każdy ma etat w szkole, przedszkolu, policji, wojsku, straży granicznej, klubach sportowych, szpitalach, więzieniach. Państwo opłaca im składki na ubezpieczenie społeczne i wypłaca emerytury. Obdarowuje wielkimi majątkami ziemskimi. Panowie biskupi ubliżają społeczeństwu, nazywając obywateli ujadającymi kundelkami, złodziejami, nawołują do oblania kwasem myślących niezależnie, a prostak z twierdzy Toruń żonę prezydenta nazywa czarownicą, a prezydenta oszustem. Nie zdaje sobie sprawy z tego, że sam jest szatanem, którego szuka nieustannie premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej. My tym watykańskim obskurantom mówimy nie. Kościół zatracił granicę przyzwoitości i zapomniał o zbrodniach przeszłości. Myśli, że nikt o nich nie pamięta. Racja polskiej lewicy przypomina zebranym, że największymi nieszczęściami średniowiecznej Europy, oprócz dżumy i głodu, były krucjaty organizowane przez Watykan i wszechwładza Kościoła. To w jego łonie zrodził się mit o opętaniu diabelskim. Inkwizytorzy rozpoczęli falę polowań na czarownice w całej Europie. W Polsce również. Profesor Hubertus Mynarek, były ksiądz, teolog i filozof, dziekan Uniwersytetu Wiedeńskiego, krytyk Kościoła rzymskokatolickiego, powiedział: musimy pamiętać, że spośród wszystkich religii i sekt w całej historii ludzkości Kościół papieski jest organizacją najbardziej zbrodniczą. Ich bliscy i zwolennicy oddają mi hołd, czczą ich pamięć i ofiarę życia, jaką oddali dla nas. Kościoła katolickiego takich dni pamięci oraz pomników nie mają.
Racja Polskiej Lewicy proponuje ustanowienie dla pamięci ofiar Kościoła. Spraw zagranicznych w rządzie Hanny Suchockiej, w rządzie, który był praktycznie na wylocie, Krzysztof Skubiszewski, podpisali konkordat. Co w tej umowie międzynarodowej jest, Państwo doskonale wiecie. Jest to umowa, która w prawie 30 artykułach zdecydowanie nierówno traktuje oba podmioty prawne, czyli Rzeczpospolitą Polską i Państwo Watykańskie. Nas wtedy jeszcze nie było, ale racja polskiej lewicy właśnie po to powstała, żeby dać protest i zmienić ten stan rzeczy. Zmienić to znaczy zahamować postępującą klerykalizację w naszym kraju. My od 5 lat widzimy jednoznacznie, że ten proces narasta. Praktycznie mamy do czynienia z krucjatą na miarę XXI wieku, prowadzoną nowocześnie, bez stosów, bo to by już nie przeszło. Natomiast z wykorzystaniem najnowszych technik, mediów i wszelkich działań socjologicznych i socjotechnicznych. Nam się to nie podoba i myślę, że podobnie jak my myśli wiele ludzi w tym kraju, ale przez 5 lat istnienia racji, bo za 11 dni minie 5 lat od momentu, kiedy racja została zarejestrowana i rozpoczęło się jej życie, widzimy, że aby być członkiem racji, aby nasze idee i nasz program popierać, to trzeba być człowiekiem zdecydowanie odważnym i bezkompromisowym. Po prostu nawet wielu ludzi myśląc, podobnie jak my, boi się głośno i otwarcie o tym powiedzieć, bo to mogę stracić pracę, bo to mogą mieć problemy moi bliscy w swojej pracy, mogą mieć problemy w szkole moje dzieci. I nie wiadomo, jak się mój los potoczy. Czyli krytykuję konformizm, a odwaga rzeczywiście stała się w chwili dużej ceny. My wiemy, że ta przyczyną wielu kłopotów Polski jest właśnie konkordat i dyktat tego konkordatu. Więc proponuję, tak jak zawsze na manifestacjach, wnieśmy okrzyk. Dość dyktatu, konkordatu. Wspólnie, wespół w zespół, uda nam się ten stan zmienić. Ja myślę, że dla racji, jej członków, jej sympatyków przyjdą jeszcze dobre czasy i osiągniemy satysfakcję i zbierzemy plon. A póki co musimy tę naszą świecką Ewangelię nosić między ludzi i po prostu siać, siać i siać, a przyjdzie czas żyw. Mam rację.